Od początku swej władzy w Polsce szukał okupant szerszego kręgu społecznego, głównie wśród sfer ziemiaństwa, w oparciu o które zamierzał uformować polski rząd w generalnej guberni. Biorąc pod uwagę fakt, że rodzina żony Antoniego Mańkowskiego z Brzeznej była bardzo blisko spokrewniona z kardynałem Stefanem Sapiehą, liczyło gestapo, iż jego uwięzienie da możliwość dotarcia do kardynała i skaptowania go dla wiadomych celów. Raczej śmierć niż kumanie się z wrogiem, oświadczyła impetyczna i nielubiąca przebierać w słowach Helena Mańkowska, mimo że zdawała sobie sprawę z tego, iż takie stanowisko może kosztować życie męża. Za odmowę propozycji Antoni Mańkowski został zesłany do obozu koncentracyjnego.